Cześć, ja jestem Nefren i witam was w kolejnym odcinku Machinarium. Jak widzicie, tutaj już zabawa trwa w najlepsze, ale dobra, przestań tańczyć. Kurde, nie tańcz. No dobra, tak czy siak, o ile pamiętacie, mieliśmy tutaj zakręcić dopływ wody za pomocą tych kluczy. Ja mam dwa klucze, z tego co pamiętam trzeba zdobyć jeszcze jeden. Mogę podpowiedź? Dlaczego nie mogę? No nie ruszaj się. Właśnie, żeby wam zobrazować. Czyli będziemy musieli potem wyjść, wskoczyć do tej fontany tam od góry i pewnie tędy jakoś rurą się przedostać, podejrzewam, jeżeli wody już tam nie będzie. No i tak, ktoś podpowiedział mi w komentarzu pod filmem na YouTube, że tutaj mieliśmy taką książkę. No to oczywiście ja tę książkę widziałem. Tylko, że ktoś napisał, że można tutaj przewracać strony. O właśnie, i co mi to da? To jest jakieś... Czy to jest z tym związane? Chyba nie. Kluczymy dalej. Tu może być jakaś podpowiedź pewnie odnośnie tych kluczy, znaczy jak to zablokować. Żeby właśnie tam woda nam nie płynęła. To jakieś inne urządzenia robocie? To taka książka inżyniera, można powiedzieć. Tutaj jest jakieś schematy różnych maszyn. Tu też jakaś wieża. Nie wiem, co to jest. Czyli mamy trzeci klucz w książce. I teraz dopiero tak naprawdę właśnie możliwe jest zablokowanie tego. A ja się na dwa trochę pomęczyłem, a to było bez sensu. No i dobra, teraz tak. Tutaj woda nam wpływa, tu mamy strzałeczkę. Tutaj nie może płynąć, czyli nie może dopłynąć do tej rury na górę. Do tych innych może, do tej nie. Czyli tak, tutaj woda skąd się bierze? Tędy płynęła. Tędy. I dotąd, nie. Czekajcie, żeby nie pomieszać. Ja sobie wezmę ten klucz, na razie. I tak, jak tutaj zakręcę... O właśnie, tu już widzicie, nie płynie. Tu są takie małe bąbelki, tutaj już ich nie ma, czyli w tym miejscu woda nie płynie. A ja mam zrobić tak z tym. A co to jest za róża tutaj? Czekajcie. Tak, zobaczmy, jak zablokuję to, na pewno nie popłynie tam. Tylko, że to się rozdziela tutaj. Jakbym... zrobił coś tak... Nie, odwrotnie. Jakbym to... I teraz tak. Woda mi nie popłynie tutaj na górę. Ale popłynie mi... A nie, no tędy mi popłynie. Czyli to musi być na pewno zablokowane. Czekajcie, jeżeli tu zablokowałem... To tutaj muszę? Woda płynie tędy. Dobra, tutaj zablokowana jest. Ale tutaj mamy wcześniej jeszcze rurę. O, bez jaj. Haha, przypadkiem. Czyli zrobione. I teraz tak. No faktycznie, tutaj jest zablokowane. Czyli woda płynie tylko i wyłącznie... Tutaj, dobra. No to co, wychodzimy na górę, zobaczymy co tam się dzieje. No dawaj szybciej, dawaj. No i dobra, teraz mogę sobie wskoczyć do tej fontanny, rury. Dobra, jest coś do otwarcia. Ho. Jakaś nowa lokacja. Zobaczymy, co tu możemy zrobić. Jakaś gwiazda szatana. dobra, tu coś trzeba będzie przekładać. Ja najpierw się rozejrzę w ogóle. Tak, tutaj jest coś do wzięcia, właśnie. Urwij to. Patrzę na dole, czy coś się ruszy, jak on tym ciągnie, ale nie. Tu mamy czerwony przycisk. Zazwyczaj nie wciskaj czerwonego przycisku. Aha, i tym pewnie do góry będziemy się przesuwali. Nie, tu jest drugi czerwony przycisk. Nie, on coś tylko odkręcił. Cholera, spadłem gdzieś. Co to ma mi dać? Jakoś ja mam poprzekładać w jakiś sposób. Aha, nie mogę przekładać tam, gdzie jest jakiś inny w tym momencie. Czekajcie. To wróć tu.
fajne. Poczekajcie, no coś tutaj jeszcze musi być. O właśnie, do użycia. O, mamy kucharkę robocią. Też coś tam zrobili krzywdę ci źli, te złe roboty, ojej. Kazali jej gotować. Masz chochle i mieszaj. Najgorsza kara. A jeszcze czapkę jej dał, fajnie, żeby był klimacik. Czyli znając życie będę musiał jej jakoś pomóc. Jakoś ją wyrwać z tej. O Jezu, jakże okrutnej kary gotowania. Mogę kliknąć na garnek. Aha, ja nią teraz steruję. Czekajcie. Co to mogę zrobić? Mogę po garnku na przykład do tej butli dojść, czy coś? Tutaj leję olej. A podejść do tego? Aha, tylko wciska. A wyjść? Nie, nie można. Mamy kukurydzę. Kukurydza się może przydać. Okej. Okay. Ona może się rozwijać i zwijać? Nie za bardzo. Aha, garnek rzuca zawsze w tym samym miejscu. Czy mogę przejść dalej gdzieś z nim? Nie, ale mogę po nim wejść. Zaskoczyła. Dawaj jeszcze raz. Tu nie dosięgnie. Co mam zrobić, żeby dosięgła? Tu jest coś właśnie. A jakby tak, kukurydzę podgrzeje, zobaczymy. Czy coś się stanie? Zrobi popcorn. Aha, i tu mi spadło, może się najeść, fajnie. A mam... Nie wiem jak to nazwać, co to jest? Jakiś drąg z hakiem na końcu. Okej, okay, może tym będę mógł coś wziąć sobie dalej. A nie, to jej dałem. O, to już się wiele wyjaśnia. Tak, wskakujemy na górę. I teraz ja będę mógł dosięgnąć tutaj różnych rzeczy. Zwalaj to. Ja celowałem w garnki, ona co innego zrobiła, no ale dobrze. Wszystko łyka od razu. A gdzie ten drąg? Zmarnowany? A bezłaś? I co, dam mu to? Nie mogę. Napiec, nie mogę. Dobra, to wróciło na miejsce. Co ona robi z tym? Bo to jakieś zamarznięte było. Wróciła to do logara. Co to jest? Jakiś sznurek? Jakaś lina? I oczywiście wszystko wciąga. Dobra, to mi się lina powinna przydać. Daj mu tę linę. Chyba, że jeszcze co, ją w oleju pobrudzę? Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra, no przypadkiem coś mi się udaje, ale... A, doprowadzi tutaj paliwo, bo tu było pusto. No, będzie zatankowany ten zbiornik, więc ta winda powinna teraz działać. Jak będę teraz wciskał do rączkę, powinienem pojechać do góry. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj możemy zrobić. No to, czyli to już mi jest niepotrzebne. Tutaj chyba co mogłem, to nią zrobiłem. No dobra, to odpalamy teraz. Dobra, teraz mam znowu to poprzekładać. Tylko ja nie wiem w jaki układ. Czy czerwone były na górze?
Nie o to mi chodziło, tu i tu. Dobra, to zrobi miejsce i mamy dwa czerwone na górze. I to się za was wszystko, nie rozumiem tego. Co ja w ogóle mam z tym zrobić? Dobra, może zobaczymy, co w ogóle jest tutaj głównym celem w tej lokacji. Żeby zajrzeć... Jeszcze raz. Oddałem jeden patyk tam. Już to zrobiłem. A czekajcie, właśnie, ja tu widzę jedną rzecz. Tutaj jest dźwignia. Nie wiem, czy widzicie przy tym. A tutaj nie ma tej dźwigni. Dlatego nie mogę z tym nic zrobić, ja nie mam dźwigni. Albo tu jest zły rysunek, albo... Bo ja tutaj nie widzę. Tu jest ewidentnie dźwignia. Tutaj nie. To może ona mi coś jeszcze może dać. I właśnie, zobaczymy u niej podpowiedź. Mamy przepompować to paliwo. No to to zrobiliśmy, czyli to był cel. Czyli tutaj już by było ok. To teraz trzeba się zastanowić, jak uruchomić tą maszynkę. To i do czego to tak naprawdę jest. Chyba, że jeszcze coś tu mogę kliknąć. Dookoła. Tego już nie. Tutaj nie ma sensu zaglądać. Zostało tylko to, ewidentnie. Mogę coś tutaj odczepić, przyczepić. A, zobaczcie, tutaj jest układ. Dwa czerwone w rogach na górze, a dwa szare na dole. No dobra. Czyli to już jest jasne teraz. Czyli tak jak planowałem, dwa na górę czerwone. Tylko teraz trzeba tak poprzekładać. O właśnie. W ten sposób. Nie tu. Ty chodź tutaj. Co mogę zrobić? Tak, mogę to na górę. Mam dwa czerwone na górze. Teraz muszę mieć dwa szare na dole. O, i będę miał. Widzę już ten ruch. Ciach. I ciach. I teraz dopiero pojawiła się dźwignia. No, zaczęło coś się kręcić. Jak wcisnę przycisk, to prawdopodobnie się zresetuje. No ja nie wiem, co teraz mogę zrobić. Tu mi się coś kręci. Aha, teraz dopiero pojechaliśmy do góry. O, właśnie, wyżej niż byliśmy wcześniej. Kurczę, to mi się podoba. Fajnie, teraz to szybko idzie. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Reszta oczywiście będzie w kolejnych. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć.